Witam Państwa serdecznie w Zielniku Hermetycznym. Dziś odcinek pod tytułem Przygotowanie do słuchania drzew i roślin. Masanobu Fukuoka powiedział: Tylko temu, kto stoi tam, gdzie stoi jęczmień i uważnie słucha, usłyszy opowieść, kim jest człowiek. Koniec cytatu. Rośliny są wszędzie wokół nas, ale bardzo rzadko zwracamy na nie uwagę. Czyszczą powietrze, którym oddychamy, dają nam żywność, którą jemy. Nic w naszym życiu nie jest możliwe bez roślin. Jako gatunek wyłaniamy się z tego samego ekosystemu co rośliny, z tej samej podstawy istnienia. Jesteśmy znacznie bliżej roślin, niż się Państwu wydaje. Materiał, który tworzy pożywienie w roślinie, chlorofil, to praktycznie tylko jedna cząsteczka różnicy od materiału, który przekazuje pożywienie w naszym organizmie, czyli krwi. Krew i chlorofil są praktycznie identyczne, z wyjątkiem tego, że chlorofil ma rdzeń magnezu, a krew jest nośnikiem żelaza. Musimy sobie zapamiętać, że nie możemy nauczyć się słuchać roślin. Słuchanie roślin nie jest umiejętnością, której się uczy. To jest umiejętność, której się nie da nauczyć. Aby usłyszeć, co mają nam do powiedzenia rośliny, musimy oduczyć się warstw uwarunkowań, które tłumią nasze postrzeganie świata. Kiedy zrzucimy wszystkie nasze warstwy, pozostanie ziarno naszego dziedzictwa jako ssaków. Pozostanie tam możliwość połączenia się ze wszystkim, co żyje. Małe dzieci niezwykle dobrze słuchają roślin i odczytują energię. I robią to bez żadnego szkolenia. Mają mniej do oduczenia. Wszystkie warstwy, które zbieramy przez lata, nie tłumią jeszcze u nich pierwotnych instynktów. Gdy nasz gatunek ewoluował, a my staliśmy się mądrzejsi, jednak nasza inteligencja miała swoją cenę. Aby zdobyć wyuczoną inteligencję kognitywną, musieliśmy poświęcić naszą instynktowną inteligencję. Nie poświęcono całej naszej instynktownej inteligencji, jednak nasza inteligencja kognitywna jest znacznie lepiej rozwinięta niż ta pierwotna. Jednak ileż to razy mieliśmy wewnętrzne przeczucie? Głos dochodzący z naszego wnętrza. To jest właśnie nasza inteligencja pierwotna. Zwróćmy uwagę, że ludy tubylcze zawsze używają podbrzusza jako źródła życia i mądrości. Nasza wyuczona inteligencja jest związana z naszą głową. To jest kora nowa, która siedzi między naszymi uszami i daje nam tyle radości, ile udręków. Nasza starsza, znacznie głębsza inteligencja jest związana z dolnym brzuchem. Nasz dolny brzuch to połączenie z naturą i światem przyrody. Jest źródłem naszej zagubionej inteligencji. Inteligencji natury. Zwracając naszą uwagę z powrotem na tę dawno zapomnianą część naszego ciała i umysłu, możemy ponownie połączyć się z naszą instynktowną inteligencją. Jest to jak długo uśpiony mięsień, który możemy teraz zacząć ćwiczyć i napinać. Kiedy go tylko używamy, z czasem będzie rosnąć. Jeśli nie uznamy możliwości, że rośliny mają nam coś do powiedzenia, nigdy nie będziemy ich słyszeć. Kiedy już jesteśmy gotowi zaakceptować to jako możliwość, musimy ćwiczyć słuchanie. To, co praktykujemy, to usuwanie naszej mentalnej blokady. Ćwicząc, ponownie uczymy się ufać temu cichemu, słabemu głosowi w nas. Na początku ten głos jest ledwo słyszalny wśród tego całego szumu, który mamy w głowie. Jeśli go w ogóle będziemy słyszeć. Ale powoli, jeśli będziemy uważni, pilni, cierpliwi i pokorni, ten głos stanie się silniejszy i wyraźniejszy.
Uważam, że słuchanie roślin i zbieranie surowców to odrębne i zupełnie inne czynności. Mogę robić jedną lub drugą rzecz, ale generalnie nigdy nie robię obu naraz. Podczas słuchania rośliny jest ona w centrum uwagi, gdy podczas zbierania roślin na surowce w centrum uwagi zawsze znajduje się moc lecznicza i chyba docelowo osoba, której chcę pomóc. Tak to przynajmniej odczuwam. Kiedy zaczynamy słuchać roślin, nie polecałbym robić niczego innego w tym samym czasie. Innymi słowy, trzeba zarezerwować sobie czas, aby to zrobić. Jednak gdy przygotowujesz się do słuchania roślin, możesz odprawić jakiś rytuał, tak jakbyś miał zamiar zbierać rośliny. Tworzenie kręgu, przestrzeni kapu jest bardzo przydatnym rytuałem przed spędzeniem czasu na głębokim słuchaniu roślin. Pomoże Ci to wprowadzić się w odpowiedni stan. Po wykonaniu rytuału można się przejść przez las. Ja robię to zawsze, by uwolnić umysł i wyrównać swoją energię. Podczas schodu staram się przejść do Haka Hele, czyli widzenia w ruchu, bądź Haka Lau, czyli widzenia peryferyjnego. Używam widzenia peryferyjnego, aby przejść do takiego bardziej otwartego trybu. Pozwolić sobie na taki bardziej głęboki relaks, zanurzenie się w tym, co mnie otacza wokoło. Nigdy się nie spieszę, staram się bardzo dobrze wyczuć otoczenie, nie tylko wszystkimi swoimi zmysłami, którymi używamy na co dzień, ale także poprzez skórę. Bardzo wtedy uważam też na to, co dzieje się z moim ciałem, czyli jakieś zmiany temperatury, skoki ciśnienia. Będziecie praktykować, to sami zobaczycie, co dzieje się z organizmem. Dla słuchania roślin znajdź co najmniej godzinę, najlepiej dwie. Jeśli jesteś taki jak większość z nas, zajmie Ci to przynajmniej tyle czasu, zanim mentalne paplaniny nieco odpadną od Twojej głowy i będziesz mógł poczuć odpowiedni relaks i wprowadzić się w odpowiedni stan. Można wziąć ze sobą jakąś poduszkę czy koc, aczkolwiek ja tego nigdy nie robię, zdecydowanie wolę kontakt z naturą, wolę leżeć na trawie, głowę oprzeć sobie po prostu na jakimś pieńku, czy po prostu oprzeć je o drzewo. Nigdy nie zabieram z sobą jakiegoś telefonu komórkowego, niczego nie zapisuję podczas słuchania roślin, nie zabieram z sobą wtedy żadnych książek, materiałów do pisania. Jeżeli już muszę coś zapisać, to robię to już po słuchaniu roślin. Tutaj najważniejsza jest koncentracja i skupienie się na naszym kontakcie z rośliną. Wybierając roślinę, z którą chcemy rozmawiać, powinniśmy się kierować takim instynktem. Ja, gdy na przykład szukam takiego drzewa, szukam dosłownie takiego, które poczuję, że mnie wzywa. Jest to takie bardzo ciężkie uczucie do opisania. Jednak to człowieka po prostu prowadzi jego energia. Trzeba się temu poddać i zaufać temu przede wszystkim. Oczywiście z rośliną, którą pracujemy, nigdy nie wyrywamy, nie przesadzamy, nic z nią nie robimy. Zostawiamy ją tak, jak sobie rosła. Pozostawiamy ją w naturalnym stanie. Siadam przy niej wygodnie. Przedstawiam się, często robię to tylko mentalnie. Otwieram po prostu swój umysł. Jeśli mam pewność, że jest to roślina nie trująca, to delikatnie ją dotykam. Staram się wyczuć jej fakturę. Wącham, jak pachnie. Przyglądam się, jak rośnie. No i potem zwracam szczególną, właśnie jak już mówiłem, uwagę na to, co dzieje się w moim ciele, gdy siedzę z rośliną. Jakie wywołuje we mnie wrażenia, gdzie czuję to w swoim ciele, jakie emocje u mnie wywołuje wrażenia, czy jakieś myśli, obrazy pojawiają się w głowie. Gdy zwracam swoją uwagę tylko na roślinie i myślę o niej,
Na nic się nie nastawiam nigdy, bo to zawsze nas ukierunkowuje. Pamiętajmy, że możemy się czuć niespokojni, znudzeni, weseli, głupi, bardzo radośni, wręcz zirytowani czasem. Nasze ciało może odczuwać wszelkiego rodzaju emocje, włącznie z bólem, dyskomfortem, mrowieniem. Równie dobrze możesz nic nie czuć. Nie jest to ważne. Po prostu zanotuj w pamięci to, co się dzieje, to, co udało ci się zaobserwować. Pamiętaj, że energia pracuje i czasem potrzebuje na to trochę czasu. W momencie, kiedy kończę, zawsze oczywiście podziękuję roślinie. Można też przynieść jakiś podarek, zakopać go pod rośliną, koło rośliny, pod drzewem. Tak oczywiście, żeby nie uszkodzić żadnych korzeni. No i staramy się zapamiętać jak najwięcej ze swojego doświadczenia. Aczkolwiek pamiętajmy, nie wymuszajmy sobie żadnych myśli. Często po swoich notatkach jednak widzę, że rzeczy, które pamiętają, z biegiem czasu wydają się być trochę inne niż je zapamiętałem, w sensie niż je zapisałem. Więc radzę zapisywać rzeczy, które pamiętacie na bieżąco, które czujecie zaraz po słuchaniu roślin. Kiedy już nam naprawdę będzie dane usłyszeć ten cichy szept rośliny czy drzewa, zyskamy przyjaciela. Związek z taką rośliną trwa już na zawsze. Pozwól, aby otrzymane informacje zagościły w Twojej psychice w ciągu następnych tygodni, miesięcy. Niektóre informacje mają sens od razu, inne czasami stają się widoczne dopiero po jakimś czasie, a zupełnie inne jeszcze w ogóle czasami nie mają dla mnie żadnego sensu. Nieraz rośliny mnie zaskoczyły. Z biegiem czasu rośliny, drzewa naprawdę mogą stać się Twoimi przyjaciółmi i będą miały Ci coraz więcej do powiedzenia. Pamiętaj tylko, że tak jak każdemu przyjacielowi, musisz też dać coś od siebie. Pamiętaj, że podobnie tak jak nasi prawdziwi, ludzcy przyjaciele, mogą się one ujawniać lub nie, komunikować z nami lub nie, w zależności od ich nastroju i samopoczucia, w zależności od ich i naszego nastroju. Pewnego dnia zauważysz, że w inny sposób zwracasz uwagę na swoich przyjaciół, bliskich, pacjentów. Odkrywasz, że patrzysz na rośliny też inaczej niż wcześniej. Chwasty nagle stają się czymś interesującym, a nie uciążliwym. To wszystko z takiej części teoretycznej, co dla Państwa przygotowałem. Pamiętajcie Państwo, że są to tylko wskazówki i nikt nie jest w stanie Was tego nauczyć. Wy też nie jesteście w stanie się tego nauczyć. Jest to dar, który de facto każdy z nas ma w sobie, ponieważ każdy z nas może bez problemu komunikować się z tą energią, jedną jaźnią, jakkolwiek byście to nie nazywali. Jest to nasze normalne, naturalne, odwieczne prawo. Wprawdzie na przestrzeni wieków na pewno zostaliśmy nauczeni, że takie rzeczy są zarezerwowane tylko dla wyższych kapłanów, dla osób duchownych, szamanów. Natomiast każdy z nas może poświęcić czas na rozwój duchowy tak, by móc korzystać z darów jednej jaźni. Wprawdzie medytacje z roślinami, drzewami zawsze przeprowadzam, gdy jestem tylko sam. Natomiast gdybyście Państwo chcieli zobaczyć mniej więcej jak to wygląda w praktyce, przejść się ze mną po lesie, zapraszam do kontaktu, możemy uzgodnić jakiś termin. Jestem otwarty na propozycje. Do usłyszenia w przyszłym odcinku, gdzie na pewno poruszę, tym razem jakiś lżejszy temat. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Sława.